Kasia Janiszewska, no nie udał wam się ten mecz. Rywalki były o te kilka bramek lepsze. No zdecydowanie ten mecz nam się nie udał. W pierwszej połowie jeszcze wynik był wyrównany. Do przerwy przegrywałyśmy 2 bramkami, natomiast w drugiej połowie niestety no, zrobiłyśmy mnóstwo błędów, niecelne rzuty i Węgierki nas skontrowały, z czego wyprowadziły no, dużą przewagę. Nie zdołałyśmy już ich dogonić i niestety przegrałyśmy to spotkanie. Ponownie straciłyście 30 i więcej bramek w obronie. Tak, na pewno jest to dla nas lekcja. Musimy zdecydowanie poprawić naszą obronę, ponieważ mamy świadomość, że od obrony wszystko się zaczyna, także miejmy nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski i polepszymy naszą grę w obronie. Bardzo byśmy chciały, bo bez obrony nie da się wygrywać meczów. Czy teraz pozostanie prawdopodobnie walka o Puchar Prezydenta? Dokładnie tak. Każdy kolejny mecz jest dla nas bardzo ważny. Będziemy chciały każde spotkanie wygrać. A jeszcze no z każdej porażki też można jakieś pozytywne wnioski wyciągnąć. Teraz co to będzie dla ciebie w tym przypadku? Myślę, że na pewno każda z nas walczyła i zostawiała serce na boisku, a to też jest ważne podczas rozgrywania meczów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.